Cześć, tu Daniel Gąsior. Jestem po 20 bardzo wyczerpujących pytaniach. Zobaczcie, jak mi poszło. Daniel, witamy w przesłuchaniu 20 pytań. Proszę odpowiedzieć tak ładnie, składnie, ale coś ciekawego. Jako, że mam dwa zestawy, to możesz sobie wybrać. Numer 1 czy numer 2? 1. Dobrze, no to jedziemy. 20 pytań, czas start. Co najlepiej zapamiętałeś ze szkoły? WF. Plaża czy góry? Góry. Jaki jest twój ulubiony rodzaj muzyki? Zdecydowanie hip-hop. A artysta? To już tak dopytam. Rysiu Peja. Pozdrawiam. Jaki tytuł filmu opisuje twoje życie? Wow, jaki tytuł filmu? Pies, który jeździł koleją. Jakiego jedzenia bałeś się w dzieciństwie? Szpinaku, jak każdy pewnie. A teraz? Teraz się nie boję niczego, bo mieszkałem w internacie przez 4 lata, więc teoretycznie zjem wszystko. Jaki był najlepszy prezent, który dostałeś? 5 grudnia w tamtym roku moje dziecko. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś kompletnie do niczego? Myślę, że w wykończeniu mieszkania. Co było pierwsze, jajko czy kura? Kura. Czym straszyli ciebie rodzice? Baba Jagą. Czy zbierałeś coś w dzieciństwie, bądź teraz dalej kolekcjonujesz? Zbierałem karteczki, jak byłem mały. Ale z piłkarzami, czy jakieś nie, takie zeszytowe? Nie, wszystkie, bo to wtedy była na to duża moda. A czy teraz coś kolekcjonuję? Myślę, że nie. Kiedy dowiedziałeś się, że święty Mikołaj nie istnieje? Oj, dość szybko, bo mam starsze rodzeństwo, więc szybko mnie wyjaśnili. Jakie zwierzę odzwierciedla twoją osobowość? Nie chcę powiedzieć, że pies, bo to dziwnie będzie brzmiało, ale myślę, że może być to pies. Batman czy Superman? Superman. Kino czy teatr? Kino. Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. Może być zielony. Uznajemy. Gdyby mieli ci płacić za jedną rzecz, którą konsekwentnie byś cały czas robił i lubił to robić, to co by to było? Siatkówka. Mogę do końca życia. Lepiej wiedzieć czy nie wiedzieć? Nie wiedzieć. Czego nigdy byś nie zjadł? Tu jest cenzura? Czego nigdy bym nie zjadł? Tak jak mówiłem wcześniej, jestem z internatu, wywodzę się z internatu, więc ciężko by to było, czego bym nie zjadł. Ale coś z kuchni azjatyckiej? Myślę, że zjadłbym to, co jest dostępne wszystko, bo nie boję się niczego. Nawet ostatnio znajomy mi mówił, że jadł pająki. Myślę, że też bym zjadł, więc nie mam problemu. A czego nigdy nie odmawiasz? Oj. Cenzura. Czekolada czy coś nie zjedz? Czekolada, tak. Dobrze. No to na sam koniec. Gdybyś mógł w ogóle nie spać, to co byś zrobił z zaoszczędzonym czasem? Myślę, że poświęciłbym go rodzinie. Dziękuję, mamy. Dzięki.